50 minut pociąg opóźniony, drugi też 50 i teraz co wsiadam? Kolejne Mazowieckie albo Dolnośląskie może. I tak dopiero patrzę na ten zegar, ale nie wiem, czy ktoś go zobaczy. Wysoko zegar jest. Warszawa Zachodnia, koleje Mazowieckie. Jeszcze opóźniony. Słoneczny. Opóźniony 10 minut. Rybak opóźniony, też nie pojadę. Lazur. Lazur jest też opóźniony. 53. No. Delfin opóźniony. No wszystko opóźniony. Chyba, że Pendolino. Wszędzie opóźnienia, nie ma gdzie jechać, to może do Wrocławia. Mieszko jedzie. Przyjedzie z opóźnieniem około 50 minut.
50 minut, pociąg opóźniony, drugi też 50 i teraz co wsiadam? W koleje mazowieckie? Dobra, to koleje mazowieckie albo dolnośląskie może. A dolnośląskie też jeżdżą. A nie, do Szczecina chyba. Do Świnoujścia. A, do Świnoujścia, no. Pociąg słoneczny to wakacyjne połączenie Warszawy z Trójmiastem i Ustką. Pociąg składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych, które są klimatyzowane. Niestety podczas mojej jazdy klima działała bardzo słabo. Bilety są tańsze na trasie Warszawa-Trójmiasto, czyli Gdańsk-Sopot-Gdynia, nieco droższe do Ustki. Pociąg jedzie z Ustki przez Słupsk, Lęborg, Wejherowo do Gdyni. Ja wsiadłam w Gdyni Głównej. Więcej przystanków ma Słoneczny niż najzwyklejszy pociąg Intercity. Pociąg Słoneczny przystanki ma poza Trójmiastem, czyli Tczew, Malbork, Prabuty, Iława, Działdowo, Mława, Dziechanów, Nasielsk, Nowy Dwór, Legionowo i do Warszawy Wschodniej. Miałam bilet na pociąg Delfin z Łeby przez Lęborg do Gdyni Głównej, a dalej do Warszawy Centralnej. Niestety pociąg nie przyjechał. Były duże opóźnienia w Gdyni i dlatego pojechałam pociągiem słonecznym. Zapraszam do obejrzenia. Co ciekawe, nie było większych tłumów w pociągu kolei mazowieckich słoneczny. Podróż wydawała się całkiem miła i bezproblemowa w porównaniu do innych przewoźników.
pewien problem. Prabuti. Ale podróż, 3 godziny zleciały, fajnie, na górze trochę tak słabo klima działała, tylko to mnie bardziej nie zmęczyło, że tak w kółko nie było tych komunikatów jak w Dartach i Flirtach, nie? A tutaj tak ciszej było.